Spotykamy się tutaj z dwoma specjalistkami z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Gośćmi Biblioteki Pedagogicznej w Płocku są pani magister Magdalena Syska, absolwentka międzyuczelnianego kierunku logopedii o specjalności wczesna interwencja logopedyczna prowadzonego przez Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Medyczny, doktorantka Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Janusza Korczaka, logopeda i nauczyciel w szkole specjalnej, logopeda w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Witam także panią magister Agnieszkę Kokoszczyńską, absolwentkę Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, doktorantkę Wyższej Szkoły Pedagogicznej imienia Janusza Korczaka w Warszawie, nauczyciela logopedę w szkole z oddziałami specjalnymi, certyfikowanego właśnie terapeutę metody Tomatisa, integracji sensorycznej. Drodzy Państwo, nasze spotkanie dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu rozpoczniemy od bardzo, bardzo króciutkiego rysu historycznego, takiego mającego formę tylko przypomnienia. Tutaj przypomnimy sobie, iż sam termin autyzm wczesnodziecięcy, który funkcjonował do niedawna, wprowadzony został przez Leo Kanera w roku 1943, czyli już w latach 40. XX wieku. Badacz ten opisywał dzieci, u których zaburzenia pojawiły się w pierwszym roku życia, a pełen obraz trudności, pełen obraz tych zaburzeń ujawniał się do trzeciego roku życia. I tutaj cechy charakterystyczne zaburzeń, jakie Leo Kanner obserwował u dzieci, z którymi pracował, to wyraźne wycofanie, które wiązało się także z brakiem zdolności do nawiązywania relacji społecznych, do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, pragnienie zachowania niezmienności, czyli przywiązanie do stałych schematów, do utartych rytuałów, brak mowy bądź specyficzne zaburzenia mowy, dysharmonię rozwoju poznawczego, a także zachowania stereotypowe. Rok później, bo już w roku 1944, także drugi znany Państwu badacz Hans Asperger opisał psychopatię autystyczną okresu dzieciństwa. I tutaj podobnie jak Leo Kanner, Asperger zauważył u dzieci pewne trudności. Trudności związane znów z integracją społeczną, z niechęcią wobec zmian. Wskazywał także, iż u dzieci, z którymi pracował, występowały swego rodzaju szczególne zainteresowania, niezwykłe zdolności, a także zbyt dorosłe wypowiedzi. Wskazywał także na zaburzenia komunikacji niewerbalnej, czyli trudności z posługiwaniem się gestami, mimiką, ale także trudności z rozumieniem tej komunikacji niewerbalnej przekazywanej przez partnerów integracji. Dodatkowo wskazywał tu na brak poczucia humoru, który związany był generalnie z trudnością rozumienia metafor, znaczenia przenośnego języka. Wskazywał na obsesyjne gromadzenie przedmiotów, ale także na niezgrabność ruchową. Mimo iż opisywane zaburzenia pojawiły się już w latach 40., pojawiły się w pracach znanych naukowców, pierwsze wzmianki o autyzmie w klasyfikacjach zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego zobaczymy dopiero w latach 50. i w latach 60. XX wieku w klasyfikacji DSM-1 oraz w klasyfikacji DSM-2. W roku 1980, kiedy to pojawiła się klasyfikacja DSM-3, autyzm dziecięcy zaliczony został do grupy całościowych zaburzeń rozwoju. I tutaj warto w tym miejscu zauważyć, iż mimo że Hans Asperger opisywał swoich pacjentów już w latach 40. XX wieku, dopiero za sprawą Lorny Wing w roku 1981 objawom opisanym wcześniej przez Hansa Aspergera nadano nazwę zespół Aspergera. Również za sprawą wspomnianej badaczki wprowadzony został w latach 80. termin kontinuum autystyczne i tutaj termin ten określał zaburzenia występujące u dzieci w trzech sferach funkcjonowania. Skupiono się w tym miejscu głównie na trudnościach w nawiązywaniu interakcji społecznych, na specyficznych trudnościach związanych z komunikowaniem się oraz na wyobraźni, która u tych dzieci również sprawiała trudności.
Jeżeli chodzi o triadę zaburzeń, którą tutaj Państwu przedstawiłam, ona uwzględniona została w do niedawna obowiązujących klasyfikacjach ICD-10 i DSM-4. Teraz przejdziemy nieco do współczesności. W roku 2013 pojawiła się nowa klasyfikacja, klasyfikacja DSM-5, w której zaszły zmiany w stosunku do klasyfikacji DSM-4. I w tym miejscu chciałabym przedstawić Państwu, jakie kryteria diagnozowania autyzmu ujęte zostały w klasyfikacji DSM-5. Pierwszy punkt, pierwsze kryterium to klinicznie znaczące stałe nieprawidłowości w obrębie komunikacji społecznej i interakcji, które występują u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. I tutaj będziemy obserwować u tych dzieci wyraźne deficyty w komunikacji werbalnej, ale także niewerbalnej, wykorzystywanej w interakcjach społecznych, bo jednak tutaj rzeczywiście ta komunikacja jest bardzo ważna i niezbędna wręcz, by móc nawiązywać interakcje społeczne. Oczywiście tutaj te trudności mogą mieć różny stopień nasilenia, zakres od słabo zintegrowanej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, przez nieprawidłowy kontakt wzrokowy i nieprawidłową mowę ciała, po trudności z rozumieniem i używaniem gestów i słabą mimikę. Ponadto tutaj w pierwszym kryterium pojawiają się trudności związane z brakiem wzajemności społecznej i tutaj te trudności będą się wyrażały w nieprawidłowym inicjowaniu kontaktów społecznych, w trudnościach z rozpoczynaniem czy podtrzymywaniem dialogu. Oczywiście tutaj też zaobserwujemy trudności w dzieleniu się zainteresowaniami z innymi osobami, zainteresowaniami także emocjami bądź afektem. Dodatkowo wskazuje się na brak inicjowania bądź reagowania, taki całkowity już brak inicjowania bądź reagowania na interakcje społeczne. Tutaj oczywiście w zależności od tego, na jakim poziomie funkcjonuje dziecko. I w podpunkcie C pojawia nam się nieumiejętność rozwijania, a także trudności z utrzymaniem relacji z rówieśnikami właściwej dla poziomu rozwoju. I tutaj możemy obserwować trudności z dostosowaniem zachowania dziecka do danej sytuacji, w jakiej się znalazło, trudności w angażowaniu się we wspólną zabawę, zwłaszcza tą zabawę na niby, ponieważ tutaj te trudności związane właśnie z wyobraźnią się także będą nam pojawiały, przez trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, trudności z pozyskiwaniem przyjaciół, po całkowity brak zainteresowania rówieśnikami. I DSM-5opisuje jeszcze drugie kryterium. Są to ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, zainteresowań i aktywności, objawiające się co najmniej dwoma z poniższych objawów. I tutaj u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu możemy obserwować stereotypowe zachowania motoryczne bądź werbalne. Ewentualnie mogą to być zachowania związane z przedmiotami. I tutaj przykładowo możemy obserwować proste stereotypie motoryczne, szeregowanie zabawek, co często budzi niepokój także rodziców, kręcenie kółkami auta, czyli takie specyficzne zainteresowanie się pewnym elementem danego przedmiotu, echolalię czy mowę idiosynkratyczną, czyli taką mowę specyficzną dla danego użytkownika. Dodatkowo w DSM-4 pojawiła się, w DSM-5, przepraszam, pojawiła się informacja o tym, iż u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu widoczna jest nad bądź podwrażliwość na bodźce sensoryczne, bądź też nietypowe zainteresowania sensoryczne. I tutaj możemy wskazać na przykład pozorną obojętność tych dzieci na ból czy temperaturę, negatywną reakcję na niektóre dźwięki czy też faktury, nadmierne dotykanie przedmiotów, zainteresowanie ich zapachem, wąchanie, fascynacja światłem bądź ruchem. W drugim punkcie pojawia nam się wspominane już wcześniej nadmierne przywiązanie do rutyny, do pewnych stałych wzorców zachowań i tutaj zarówno zachowań niewerbalnych, jak i niewerbalnych. Dzieci często będą okazywały silne zdenerwowanie przy nawet małych, drobnych zmianach,
istnieją problemy z przejściem z jednej sytuacji w drugą, sztywne wzorce myślenia i tutaj przykładowo może to być na przykład potrzeba jeżdżenia zawsze tą samą drogą, czy też potrzeba jedzenia codziennie tych samych produktów, które to rzeczywiście takie potrzeby mogą być uciążliwe i utrudniać codzienne funkcjonowanie. Ponadto w punkcie trzecim pojawiają nam się jeszcze w DSM-5 ograniczone zainteresowania, nietypowe w swojej albo intensywności, albo przedmiocie. I tutaj może to być silne przywiązanie do jakiegoś obiektu, bądź też zainteresowanie nietypowymi obiektami, takimi, które nie wzbudzają zainteresowania dzieci w tym właśnie wieku. Aby postawić diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu, objawy muszą wystąpić we wczesnym dzieciństwie, ale co ważne, co tutaj zawarte w nawiasie, mogą nie manifestować się w pełni, dopóki oczekiwania społeczne nie przekroczą ograniczonych możliwości dziecka. Czyli te trudności mogą zostać dostrzeżone dopiero wówczas, kiedy na przykład dziecko rozpocznie edukację przedszkolną i kiedy nauczyciele, opiekunowie będą oczekiwać od niego czegoś, czego nie będzie ono w stanie tutaj w tym momencie spełnić ze względu właśnie na swoje trudności. Dodatkowo oczywiście objawy muszą również stwarzać dla temu dziecku duże problemy w zakresie funkcjonowania społecznego i generalnie w zakresie funkcjonowania w pozostałych tutaj obszarach. Co istotne i co tutaj bardzo interesujące w kontekście klasyfikacji DSM-5, pojawiły się w tejże klasyfikacji 3 stopnie nasilenia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Stopień pierwszy. Tutaj w tym stopniu mamy dzieci wymagające wsparcia, gdzie problemy dotyczą głównie relacji społecznych. Stopień drugi, dziecko wymaga już znacznego wsparcia, tutaj problemy dotyczą także komunikacji z innymi osobami. I stopień trzeci, dziecko wymaga bardzo znaczącego wsparcia, niezdolne jest do komunikacji werbalnej, pozawerbalnej, stąd ma bardzo duże problemy we wszystkich sferach funkcjonowania. Teraz króciutko usystematyzujmy tak naprawdę, co zmieniło się w klasyfikacji DSM-5 w stosunku do znanej nam wszystkim klasyfikacji DSM-4. Klasyfikacja DSM-5 zaproponowała odejście od podziału zaburzeń rozwoju, tak zwanych całościowych zaburzeń rozwoju, na rzecz terminu zbiorczego spektrum zaburzeń autystycznych. I tutaj już takim terminem się posługujemy. Dodatkowo nastąpiło wykluczenie z tej klasyfikacji zespołu RETA. Pojawiła się właśnie omówiona przed chwilką trójstopniowa klasyfikacja nasilenia objawów i tutaj zwrócono szczególną uwagę właśnie na wpływ tych objawów, na ich nasilenie i wpływ na codzienne funkcjonowanie, na to, jak dużego wsparcia to dziecko będzie oczekiwało od otoczenia. Kryterium wieku, które wcześniej określone było na przed trzecim rokiem życia, zastąpiono określeniem początek we wczesnym dzieciństwie. Oczywiście tutaj zwrócono jeszcze szczególną uwagę na konieczność podkreślenia w diagnozie początku i przebiegu klinicznego zaburzenia, czynników etiologicznych, zdolności poznawczych dziecka, zdolności językowych oraz współwystępujących chorób. I tutaj, tak jak zapewne Państwo pamiętają, klasyfikacja DSM-4 złożona była z 3 głównych kryteriów, natomiast w DSM-5 2 pierwsze kryteria zostały połączone i tak zaburzenia interakcji społecznych i zaburzenia komunikacji stały się jednym kryterium, komunikacja społeczna i interakcja. ICD-11, czyli tutaj kolejna znana nam klasyfikacja, proponuje nowy podział zaburzeń ze spektrum autyzmu. Tutaj ten podział jest niezwykle uszczegółowiony, ja tutaj króciutko tylko Państwu przedstawię. Mamy zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego i z łagodnym lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka. Mamy zaburzenia ze spektrum autyzmu już z zaburzeniami rozwoju intelektualnego, ale nadal z łagodnym lub bez upośledzenia funkcjonalnego języka. Trzecia tutaj możliwość, trzecia sytuacja to zaburzenie ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego, jednakże z zaburzeniami funkcjonalnego języka.
kolejna, zaburzenia ze spektrum autyzmu z zaburzeniami rozwoju intelektualnego i z zaburzeniami funkcjonalnego języka. Jest to taka dosyć szczegółowa klasyfikacja, ale rzeczywiście obrazuje nam, jak różnie mogą funkcjonować dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Także mamy kolejny punkt, zaburzenia ze spektrum autyzmu bez zaburzeń rozwoju intelektualnego, a z brakiem języka funkcjonalnego. Zaburzenia ze spektrum autyzmu z zaburzeniami rozwoju intelektualnego i brakiem języka funkcjonalnego oraz inne określone zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz zaburzenia nieokreślone. Teraz proponuję przejść do części takiej bardziej praktycznej. Chciałabym przedstawić Państwu kilka takich ważnych aspektów, na które warto zwrócić uwagę podczas diagnozowania rozwoju dziecka, na takie elementy, takie umiejętności, jakich możemy od dziecka w pierwszych miesiącach życia oczekiwać. I tak u dziecka 4-5-miesięcznego powinno pojawić się już reagowanie mimiką na twarz dorosłego. Uśmiech społeczny, uśmiech na widok drugiej osoby. Już dzieci 4-5-miesięczne wsłuchują się w wypowiedzi osób dorosłych, poszukują źródła dźwięku, wyrażają niepokój, gdy mama przez dłuższy czas się nimi nie zajmuje, starają się zwrócić na siebie uwagę osoby dorosłej, a także obserwowalny jest już strach przed osobami obcymi, nieznanymi dziecku. W 6-7 miesiącu życia dziecko ogląda przedmioty, kontroluje wzrokiem wykonywane czynności, spogląda za przedmiotem, który spadł ze stołu. Tutaj już pojawia się powoli gaworzenie samonaśladowcze. Dziecko 8-9-miesięczne poszukuje źródła przedmiotu, który zniknął z pola widzenia, śledzi ruch zabawek wyrzucanych z łóżeczka. Co bardzo ważne, na co należy zwrócić uwagę, wykorzystuje w komunikacji gest wskazywania palcem. Myślę, że tutaj ten punkt należy podkreślić. Podobnie jak punkt kolejny, utrzymuje z dorosłym wspólne pole uwagi, co często u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stanowi duży problem. Ponadto dziecko wyciąga ręce do znanych osób, zaczyna naśladować czynności dorosłego, rozumie emocjonalne wypowiedzi dorosłego, czyli jest w stanie, opierając się na przykład na intonacji i mimice, zorientować się, czy osoba, która do niego mówi, jest smutna, wesoła, zdenerwowana i też tutaj te emocje zaczyna współodczuwać. Pojawia się pierwszy dialog z wykorzystaniem zabawki, opierający się na braniu i dawaniu. Dziecko gaworzy, by zwrócić uwagę dorosłego. Tutaj orientuje się, że te komunikaty werbalne są takimi komunikatami, które właśnie sprawiają, że ta uwaga dorosłego jest na dziecko zwrócona. Wskazuje zainteresowanie nowymi zabawkami i na skutek zainteresowania na przykład nową zabawką, jakąś ciekawą czynnością czy dźwiękiem, zaprzestaje płaczu. Dziecko w 10-11 miesiącu życia odwraca kartki książki. Możemy zaproponować mu już taką aktywność jak oglądanie i pokazywanie obrazków. Pamiętamy, że dziecko posługuje się już tutaj gestem wskazywania. Dotyka palcem wskazującym szczegółów zabawek. Na ten moment, tuż przed ukończeniem pierwszego roku życia, możemy spodziewać się, iż u dziecka pojawią się pierwsze słowa, zbudowane oczywiście z prostych sylab, z sylab otwartych. Dziecko podejmuje zabawy, na przykład znaną, myślę, wszystkim zabawę typu akuku. Bawi się chętnie w odnajdywanie ukrytych przedmiotów. W dalszym ciągu tutaj rozwija się u dziecka ta umiejętność naśladowania i też przedstawia ono naprawdę dużą chęć właśnie naśladowania ruchów czy czynności dorosłego. Chętnie naśladuje też gesty. Doskonali umiejętność rozumienia przekazów mimicznych. Poszukuje pocieszenia u dorosłego, na przykład gdy wydarzy się coś negatywnego, gdy dziecko na przykład się przewróci. I dziecko 10-11-miesięczne reaguje już na własne imię. W 12 miesiącu życia mamy oczywiście dalszy rozwój wymienianych wcześniej umiejętności. Tutaj kontrola wzrokiem wykonywanych czynności przy użyciu narzędzi już jest możliwa. Dziecko rozumie proste polecenia poparte gestem,
wypowiada najczęściej już kilka wyrazów, rozumie wyrażenia dźwiękonaśladowcze, też te wyrażenia dźwiękonaśladowcze będą się powoli pojawiały także ze strony dziecka. Reaguje wstydem w obecności innych, w obecności osób mniej znanych, z którymi spędza na co dzień mniej czasu. Dziecko rozumie funkcję przedmiotu, stąd naśladuje dorosłych, ale także samodzielnie podejmuje próby na przykład czesania się, telefonowania czy karmienia dorosłego. Chętnie też naśladuje mimikę, którą już, tak jak powiedziałyśmy sobie wcześniej, rozumie. I teraz tak króciutko przedstawię Państwu, na co powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy takie małe dziecko jeszcze przed ukończeniem drugiego roku życia pojawi się na przykład w naszym gabinecie czy w naszej grupie. Warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób dziecko zachowuje się w nowym otoczeniu. Czy jest zaciekawione nowym otoczeniem, na co w sposób szczególny zwraca uwagę, czy jest zainteresowane proponowanymi zabawkami. Ważne, czy dzieli zainteresowanie z mamą, ponieważ jest to taki naturalny odruch, takie naturalne działanie małego dziecka, że jednak ono chce to swoje zainteresowanie dzielić z osobą dorosłą, która z nim na przykład w zajęciach uczestniczy. Warto też zwrócić uwagę na samodzielną zabawę, w jaki sposób wygląda ta samodzielna zabawa, czy dziecko bawi się zabawkami na przykład zgodnie z ich przeznaczeniem, czy też tak jak było to powiedziane przy okazji omawiania kryteriów, zajmuje się jakimiś poszczególnymi elementami danej zabawki, nie bawiąc się nią zgodnie z przeznaczeniem. Oczywiście będziemy obserwować także, w jaki sposób dziecko reaguje na terapeutę. Musimy wiedzieć, iż takie małe dziecko, ono rzeczywiście potrzebuje troszkę czasu, żeby z tym terapeutą nawiązać kontakt, ale warto zwrócić uwagę, jak reaguje na kontakt wzrokowy, czy na chęć nawiązania kontaktu wzrokowego, czy odwraca głowę w kierunku terapeuty, kiedy ten się do niego zwraca. Jak reaguje na bliską obecność, czy na propozycję zabawy, czy tutaj w te interakcje wchodzi, czy też nie. Oczywiście ważny dla nas będzie także kontakt z rodzicami. Jest to istotne, zwrócimy uwagę na to, czy dziecko nawiązuje z rodzicami kontakt wzrokowy, w jaki sposób reaguje na kontakt fizyczny ze strony rodzica, w jaki sposób będzie reagowało na zabawy relacyjne, które często proponuje się tak małym dzieciom. Tutaj zabawy relacyjne. Możemy sekundkę. Może mnie wyłączyła, może pani. Tutaj podejrzymy, może w trakcie będą pytania. Z dźwiękiem był problem. Nie widziałyśmy. No to właśnie. Ale to chwilkę temu. Więc nie wiem jak teraz. U mnie jest ok. Czekamy na pytania na czacie. I na ewentualną może informację, czy nas słychać też w tym momencie. To może ja dokończę króciutko jeszcze ten opis i będę. Proponuję w dolnym rogu słychać. Słychać. Więc może u Państwa coś. Może jakieś chwilowe zakłócenie. Zaraz może być. Słychać. No i czekamy, proszę Państwa, na pytania. Tutaj mamy eksperta, możemy rozwiać swoje wątpliwości. A ja może wrócę, tak, na chwilkę? Czy nie? Do nie prezentacji? Wiem. Tak, czy nie? I za chwilkę znowu tutaj? Może tak, że to będziemy tak sobie pozwolić. Dobrze, tak. Bo tutaj tej mojej części nie zostało też wiele. Tak? Tak, bo my teraz wyłączyłyśmy na sekundkę. Tak, już będzie zaraz. Czat. No i czy właśnie informację zwrotną. O, to ja jeszcze króciutko tutaj dokończę ten temat, który rozpoczęłam a propos kontaktu z rodzicami. Zwracamy jeszcze uwagę na to, czy dziecko dąży do kontaktu z rodzicem w sytuacji zaniepokojenia. To jest taki pozytywny objaw, którego byśmy tutaj oczekiwali. Poszukiwanie kontaktu w sytuacji, gdy dziecko czegoś dokona, to też jest bardzo charakterystyczne i bardzo istotne i rzeczywiście często dla dziecka większą radością jest to, że rodzic dzieli z nim ten chociażby mały sukces niż samo to zadanie, które wykonało. Oczywiście także tutaj
zwracamy uwagę, czy dziecko poszukuje kontaktu w celu zakomunikowania jakiejś potrzeby, na przykład otrzymania zabawki, i w jaki sposób zareagowałoby na chwilowe opuszczenie pokoju przez rodzica. Jeżeli chodzi o rozumienie mowy, tutaj za chwilkę jeszcze do tego przejdziemy. O, właśnie coś tam się tutaj... Tak, pojawiło się pytanie o drogę edukacji. Myślę, że za chwilkę, jak tylko dokończymy tą część prezentacji, postaramy się odpowiedzieć. Jeszcze tylko króciutko o rozumieniu mowy. Na ten aspekt zwraca uwagę na pewno logopeda, ale też wszyscy inni specjaliści pracujący z małym dzieckiem. Zwracamy uwagę na reakcję na imię, na proste polecenia, reakcję na wypowiadanie nazw osób czy pospolitych przedmiotów. Musimy tutaj zorientować się, czy dziecko nie ma z takimi właśnie prostymi elementami trudności. Już sekundkę staram się przełączyć, ale coś tu się na mnie nie przełącza. Może potrzeba sekundy czasu. Może spójrzcie. Nie. Jeszcze jest. Potrzebował czasu. Tak. I jeszcze tutaj króciutko, oczywiście zwrócimy uwagę na poziom rozwoju mowy czynnej. W tym kontekście, w zależności od tego, w jakim wieku dziecko pojawi się w naszym gabinecie, na pewno zaczniemy od przeprowadzenia wywiadu z rodzicem. Zapytamy na przykład, czy u dziecka występowało gaworzenie, ewentualnie tutaj, w którym miesiącu życia się pojawiło. Zwrócimy uwagę tutaj na ilość wydawanych przez dziecko dźwięków. Jeżeli to już będzie dziecko około pierwszego roku życia bądź starsze, sprawdzimy też, czy wypowiada pierwsze słowa. Kolejna tutaj umiejętność, ja tutaj będę tak troszeczkę skracała, żeby też przekazać część koleżance, to oczywiście naśladowanie. Sprawdzamy, czy ta umiejętność u dziecka się rozwinęła tutaj na takich najprostszych próbach, jakie mają Państwo zapisane na slajdzie. Zwracamy uwagę na rozwój motoryczny, a także umiejętności dotyczące zabawy. Tutaj oczywiście będziemy proponować dziecku takie aktywności związane z zabawą, jakie będą oczekiwane na ten moment. Tutaj powiedziałyśmy sobie, że mamy tu dziecko około drugiego roku życia. Nie jest ten wiek dokładnie określony, stąd też nieco łatwiejsze zabawy zaproponujemy dziecku młodszemu, coś bardziej skomplikowanemu dziecku nieco starszemu. I jeszcze w punkcie ostatnim pojawia nam się komunikowanie się generalnie. Tutaj zwracamy uwagę na gest wskazywania, który, tak jak pamiętamy, powinien pojawić się już u dziecka kilkumiesięcznego. Zwracamy uwagę, czy dziecko wskazuje przedmioty w sytuacji, kiedy chce zwrócić uwagę rodzica na coś, kiedy coś je ciekawi, dziwi bądź śmieszy. Obserwujemy tutaj mimikę dziecka, czy jest zróżnicowana, czy jest bogata i informacyjna, czy tutaj przekazuje nam informacje na temat stanu dziecka w danym momencie. I oczywiście też orientujemy się w tym, w jaki sposób dziecko komunikuje swoje podstawowe potrzeby, czy jest to komunikacja werbalna, czy tutaj posługuje się także komunikacją niewerbalną, czy w którymś z aspektów pojawiają się jakieś trudności. I ja widziałam pytanie, które zadała Pani przed chwilką i pozwolę sobie na nie odpowiedzieć już, jak koleżanka skończy swoją część prezentacji. Także teraz moja kolej. Chciałabym tak zupełnie podsumowując to, co wcześniej Panie, Państwo usłyszeliście, na co zwrócić uwagę, co nas powinno zaniepokoić, co można by powiedzieć będzie dla nas znakiem ostrzegawczym w obserwacji dzieci, które mamy w grupie przedszkolnej, czy też na dzieci, z którymi spotykamy się na co dzień, czy też w środowisku rodzinnym. Zdecydowanie zaniepokoić nas, opiekunów, rodziców, ale i również nauczycieli, specjalistów, powinna zdecydowanie zaniepokoić brak reakcji na imię. Dzieci zwykle z trudnościami, z zaburzeniami takimi, o których dzisiaj rozmawiamy, nie reagują na swoje imię, bądź reagują wybiórczo, potrzebują kilkukrotnego powtórzenia
własnego imienia, żeby na nie zareagować. Dzieci nie wskazują palcem, bądź też wybiórczo wskazują palcem, albo też używają dłoni drugiej osoby, by wskazać coś, co chcą osiągnąć, co chcą dostać, co im jest w danej chwili potrzebne. Nie potrafią też odczytywać emocji drugich osób, nie reagują z empatią, nie zwracają uwagi na krzywdę drugiej osoby, czy też krzywdę, która się wydarzyła rówieśnikowi. Generalnie nie interesują się ludźmi, nie są zainteresowane osobami na zewnątrz, osobami, które je otaczają, nie interesują się też rówieśnikami. Raczej bawią się w samotności, preferują samotne zabawy, samotne zachowania. W toku zachowań interakcyjnych mają bardzo ubogi repertuar, czy też gestów, czy też zachowań mimicznych. Nie wyciągają rąk do ludzi, nie pojawia się uśmiech społeczny, nie uśmiechają się też w sytuacjach społecznych, nie odpowiadają na uśmiechem na uśmiech drugiej osoby, czy też nie odpowiadają uśmiechem na miłe słowa do niego skierowane. Nie nawiązują kontaktu wzrokowego. Jeżeli nawiązują kontakt wzrokowy, to jest to kontakt bardzo przelotny. Możemy mieć czasem wrażenie, że patrzą, ale patrzą tak, że widzą drugą osobę, ale nie patrzą jej w oczy, tak jakby patrzą przez tą drugą osobę. Nie wykorzystują też kontaktu wzrokowego po to, żeby nawiązać relację interpersonalną z drugą osobą, ale też ten kontakt wzrokowy nie służy podtrzymaniu relacji interpersonalnej z drugą osobą. Nie posługują się mimiką. Mimika jest bardzo uboga, a jeżeli się pojawia, to jest kompletnie nieadekwatna do danej sytuacji, do kontekstu. Nie gestykulują, nie wyrażają emocji za pomocą postawy. Możemy powiedzieć, że również czasami te postawy pojawiają się dziwne, nietypowe pozy. Nie naśladują i zachowań otoczenia, ale i również nie pojawia się to, o czym wcześniej mówiła koleżanka, nie pojawia się gaworzenie, ponieważ nie mają umiejętności naśladowania dźwięków, pierwszych dźwięków, tak zwanych sylab prymarnych. Są raczej pasywne, bierne, mają także trudności z przerzutnością uwagi, ze skupieniem się na danym przedmiocie, na danej czynności, ze skupianiem się na jednej części. Te trudności będziemy obserwować też, które powinny nas zaniepokoić, które powinny dać nam tak zwaną, mówiąc w cudzysłowie, czerwoną lampkę. Będziemy obserwować także podczas obserwacji zabawy dziecka z autyzmem. Dzieci zwykle bawią się samotnie. Nie dążą do uczestnictwa w grupie rówieśniczej. Nawet dzieci, które wyżej funkcjonują i są zachęcone przez opiekunów czy przez nauczycieli do podejmowania relacji w trakcie zabawy, bardzo często wycofują się z tych zabaw, wybierają zabawy bardzo proste, z jasno określonymi regułami, których i tak niejednokrotnie nie chcą przestrzegać i ich nie przestrzegają. Jeżeli bawią się zabawkami, to zwykle jest to zabawa zupełnie niezgodna z przeznaczeniem danej zabawki. Związane jest to z problemami z przetwarzaniem bodźców sensorycznych, bodźców, które do nich docierają. I tak dosyć często bawią się zabawkami w taki sposób, że uderzają zabawką o zabawkę po to, by usłyszeć dany dźwięk. Ale w przeciwwadze do tej niedowrażliwości słuchowej może się pojawić nadwrażliwość słuchowa, to znaczy niechęć do odbierania różnych dźwięków, mogą zatykać uszy, uciekać od dźwięków. Dosyć często też obserwują zmieniające się przedmioty, na przykład kręcące się kółko w aucie. Zdarza się również tak, że mają niedowrażliwość smakową, w związku z tym będą próbowały różnych części, nawet różnych części przedmiotów, rzeczy niejadalnych. Tożsamo mogą wąchać różne przedmioty, czy też w przeciwwadze mogą uciekać od smakowania nowych potraw, mogą mieć wybiórczość w jedzeniu i także wybiórczość słuchową, wybiórczość węchową, która też może doprowadzić do wybiórczości pokarmowej. Ponadto mogą mieć nadwrażliwość dotykową, w związku z czym nie będą preferowały niektórych zabaw. Zabawy na przykład ciastoliną, zabawy w piaskownicy, zabawy piankoliną. Ponadto mogą pojawić się trudności w akceptowaniu nowych materiałów, jeżeli chodzi o odzież, będą wymagały wycinania na przykład metek. Jeżeli dzieci się bawią, to zwykle bawią się szeregując przedmioty, układając przedmioty. Zabawa zwykle nie jest zabawą funkcjonalną, to znaczy nie bawią się symbolicznie, nie naśladują osób dorosłych, nie potrafią na przykład nakarmić maskotki, utulić lali do snu, czy też zaparkować auta.
Jeżeli się bawią, to ta zabawa jest ich zwykle stereotypowa. Ponadto już u starszych dzieci, co jest obserwowalne, najczęściej one interesują się rzeczami, sytuacjami, które nie są adekwatne kompletnie do zainteresowań ich grupy rówieśniczej. Zdarza się tak, że dzieci w szkole, uczniowie w szkole mogą na przykład interesować się budową studzienki, czy też mogą się interesować nadmiernie kosmosem. Zdarza się też tak, że interesują się przedmiotami, czynnościami, które są adekwatne do ich grupy rówieśniczej, do zainteresowań w grupie rówieśniczej, ale są to bardzo ściśle określone zainteresowania, zamknięte tylko w jednym kręgu. Ponadto dzieci, jeżeli bawią się zabawkami, to raczej wybierają zabawy konstrukcyjne, gry o jasno określonych zasadach, lubią na przykład budować z klocków. Cóż my możemy zrobić, rodzice, terapeuci czy też nauczyciele, żeby wspierać aktywność dzieci z zaburzeniami? Przede wszystkim należy dążyć do tego, żeby dziecko przebywało w grupie rówieśniczej, ale musi to być przebywanie i nawiązywanie interakcji interpersonalnej z grupą rówieśniczą, ale pod okiem osoby dorosłej, najlepiej pod okiem nauczyciela czy też terapeuty. Musimy zwracać i rozwijać umiejętność komunikowania się, zwracać uwagę na to, czy dziecko komunikuje się. Musimy starać się uczyć dzieci nawiązywania relacji interpersonalnej, podtrzymywania zabawy z partnerem, podtrzymywania zabaw rówieśniczych. Musimy też stwarzać dziecku możliwość wyboru aktywności, tak by dziecko było odpowiednio motywowane do podejmowania zabawy. No i przede wszystkim musimy stwarzać w środowisku codziennym, domowym u dziecka możliwości do tego, by zdobywało wciąż nowe doświadczenia, by wciąż z tych nowych doświadczeń się uczyło. Również taki rozwój społeczny może wskazać nam na trudności, które powinny bardzo szybko zwrócić naszą uwagę. U najmłodszych dzieci bardzo często obserwowany jest brak lęku separacyjnego. Dość często mamy, które zgłaszają się do specjalistów, mówią, że dziecko nie niepokoi się w momencie, kiedy one znikają z ich pola widzenia. Dziecko jest zajęte tylko sobą. Dodatkowo dziecko nie próbuje inicjować kontaktu, nie nawiązuje kontaktu z otoczeniem, nie gaworzy, gdy widzi osobę dorosłą, nie uśmiecha się do osób dorosłych, nie odpowiada uśmiechem społecznym, który już około 6 tygodnia życia, a nawet i wcześniej powinien się pojawiać. Dziecko nie reaguje na własne imię, nie dzieli też wspólnego pola uwagi, a to znaczy nie potrafi odpowiadać na zaproponowane przez terapeutę, przez drugą osobę zabawy, relacje. Powoduje to również to, że dziecko w przyszłości nie będzie rozwijało się prawidłowo poznawczo, ale też nie będzie prawidłowo rozwijało się emocjonalnie. Dziecko nie wykazuje gestów wskazywania, dość często, o czym już mówiłam, również wybiera rękę drugiej osoby w sytuacjach, kiedy chce coś osiągnąć. Ma trudności w uczestnictwie w interakcjach naprzemiennych, ma trudności w naśladowaniu zachowania innych ludzi, nie interesuje się innymi ludźmi, w tym również rówieśnikami, dość często ignoruje ich obecność. Takie sytuacje są również zgłaszane przez rodziców, zwykle wtedy, gdy dziecko przewróci się, coś mu się stanie i zupełnie z takim problemem nie zgłasza się do osób bliskich, do osób dorosłych. Często też nie dzieli się swoimi zdobyczami, na przykład nową zabawką, nie pokazuje jej rówieśnikom, nie pokazuje jej osobom dorosłym, zwyczajnie chwaląc się taką sytuacją, zajmuje się po prostu sam sobą. Ma zaburzenia kontaktu wzrokowego, jest bierne w sytuacjach społecznych, zdystansowane. Czasem też nie potrafi zachować odpowiedniego dystansu w kontaktach społecznych. Zwykle widoczne to jest już u dzieci starszych, u uczniów, którzy nie potrafią odpowiednio dobrać odpowiednich słów do danej sytuacji społecznej, do interakcji, też do roli społecznej, którą pełnią i którą pełni osoba, która jest odbiorcą. Komunikacja to kolejny obszar, w którym musimy zastanowić się, co może nas w dużej mierze zaniepokoić, co powinno naszą uwagę skupić. Przede wszystkim to brak mowy, którą dziecko wykorzystuje do komunikowania się.
Zdarza się tak, że dzieci będą potrafiły komunikować się werbalnie. Należy się jednak zastanowić, czy dziecko komunikuje się werbalnie, czy tylko powtarza zasłyszane gdzieś dłuższe teksty, slogany, na przykład slogany z bajek, z reklam, a kompletnie mowy nie wykorzystuje do komunikowania. Zdarza się również tak, że taki gotowy slogan dziecko potrafi w daną sytuację komunikacyjną wpleść. Nie jest to jednak jego relacja, nie jest to jego komunikat, a gotowy slogan, który w odpowiedni sposób wykorzystało. Ponadto gesty, spojrzenia, mimika, które przecież na co dzień nam bardzo towarzyszą, u dziecka nie pojawiają się bądź pojawiają się w zdecydowanie okrojonej formie. Dziecko nie posługuje się gestem wskazywania, nie wykorzystuje gestu wskazywania do roli komunikatu. Również jeżeli chodzi o komunikaty, to nie potrafi dziecko skorzystać z mimiki, z komunikacji pozawerbalnej w celu właśnie nawiązania interakcji, ale tutaj mogą w tym przypadku pojawić się zachowania agresywne, wręcz zachowania również i autoagresywne, ale w tym i również krzyk i płacz, które będą u tego dziecka wykorzystywane właśnie w formie komunikatu. Dziecko będzie miało trudności w tym, żeby samemu zainicjować interakcje, relacje w komunikacji i żeby podtrzymywać tą konwersację. Mogą pojawiać się u dziecka stereotypie językowe. Dziecko może mieć również trudności w używaniu zaimków osobowych. Ogólnie moglibyśmy powiedzieć, że posługiwanie się językiem przez dziecko jest sztywne i schematyczne. Również ta sztywność i schematyczność pojawia się w zachowaniach i zainteresowaniach dziecka. Dziecko ma ograniczony zakres zainteresowań, jest zaabsorbowane czy nawet obsesyjnie skoncentrowane tylko na pewnych obiektach. Często są to obiekty, które nie są akceptowalne społecznie, na przykład korki czy też pokrywki od słoików. Dziecko jest bardzo niechętne do zmian, przestrzega wypracowanych rytuałów, utartych schematów. Czasem nawet zwykła zmiana drogi do przedszkola potrafi u dziecka wzbudzić ogromną frustrację i mnóstwo trudnych zachowań, w tym zachowań również agresywnych czy autoagresywnych. Pojawiają się stereotypy ruchowe, takie jak na przykład machanie rączkami, podskakiwanie czy machanie sznurkami, innymi przedmiotami. Obserwujemy również sztywne formy zachowania. U dzieci młodszych to są właśnie zwykle te stereotypie ruchowe, ale u starszych mogą być to już złożone sekwencje ruchowe, na przykład budowanie z klocków, piętrzenie zabawek. U dziecka możemy obserwować obsesje i czynności natrętne. U dzieci z autyzmem charakterystyczny jest brak celowości działania. Zaburzenia funkcji wykonawczych są u nich powodem sztywności w zachowaniu, w myśleniu i w zainteresowaniach. Jeśli chodzi o rozwój poznawczy, to też może być to rozwój zaburzony. Na zaburzenia w rozwoju poznawczym wpływają deficyty uwagi, czyli trudności w szybkim przenoszeniu uwagi z jednego bodźca na drugi i również trudności w tworzeniu wspólnego pola uwagi. Dzieci mają trudności w nawiązywaniu i w prawidłowym wykorzystaniu kontaktu wzrokowego, co jak wiadomo będzie wpływało na obniżenie się rozwoju poznawczego. Dzieci mają też trudności w odczytywaniu stanu umysłu drugiej osoby. Jeśli chodzi o rozwój ruchowy, to zwykle dzieci z autyzmem są spostrzegane jako dzieci bardzo sprawne ruchowo. Zwykle jednak bywa, że jest to zgubna informacja. Pojawiają się bowiem deficyty, które są widoczne w sytuacjach, gdy potrzebna jest do wykonania danej czynności dobra koordynacja ruchowa. Pośród dzieci z autyzmem, nie wszystkich, ale u niektórych możemy obserwować inne problemy behawioralne. Wśród nich pojawia się nadmierna ruchliwość, zaburzenia w koncentracji, zaburzenia, zachowanie autoagresywne, agresywne, napady złości, krzyku, płaczu, czasem wręcz nawet samouszkodzenia.
Częstym problemem, który ponadto zgłaszają rodzice, są kłopoty z karmieniem. Te kłopoty mogą pojawić się już w okresie noworodkowym, w okresie zaraz po urodzeniu czy w okresie niemowlęctwa. Dzieci przejawiają trudności ze ssaniem. Następnie wraz ze zdobywaniem kolejnych kamieni milowych w rozwoju czynności i funkcji pokarmowych pojawiają się trudności z żuciem, następnie trudności z przejściem na pokarmy stałe. Może pojawić się wybiórczość w jedzeniu, trudności w nauce samodzielnego jedzenia, czy wręcz wzbranianie się przed jedzeniem czy przed spożywaniem niektórych pokarmów. Dzieci mogą mieć też trudności ze snem, trudności przede wszystkim w zasypianiu. Czas snu może być bardzo krótki. Niekiedy rodzice mówią, że dziecko nie śpi w zasadzie zupełnie bądź śpi przez 2 godziny w ciągu doby. Obserwujemy zatem zaburzony rytm snu i rytm czuwania. Dzieci mogą mieć też trudności w umiejętności, w treningu czystości. Mówimy również, że to są dzieci labilne emocjonalnie, mogą mieć zaburzenia nastroju, mogą nieadekwatnie reagować emocjonalnie, mogą też odczuwać strach, bądź też nie odczuwać strachu przed realnymi zagrożeniami. Mogą mieć właśnie, tak jak wcześniej mówiłam, nieumotywowany strach, nieumotywowane lęki, czy też napady paniki. Tak jak już wcześniej mówiłam, obserwujemy u nich na szeroką skalę, można by powiedzieć, zaburzenia odbioru wrażeń zmysłowych, które utrudniają codzienne funkcjonowanie w naszej realnej, codziennej rzeczywistości. Obserwując dziecko z zaburzeniami, możemy wyróżnić takie 2 poziomy aktywności, a w zasadzie w literaturze te 2 poziomy aktywności są opisane. Pierwsza postawa, z którą obserwując dzieci z autyzmem spotkamy się, to dzieci, które są opisywane jako dzieci nadmiernie spokojne, jako dzieci wręcz wyobcowane, jako dzieci niewymagające zainteresowania otoczenia. Druga postawa to z kolei postawa nadaktywna. To są dzieci, które opisywane są jako dzieci, które pozostają cały czas w ruchu, mają trudności ze skupieniem się na jakiejś czynności, a ich aktywność jest nieustannie zmieniająca się, można by powiedzieć wręcz chaotyczna. Cóż zrobić? Przedstawiłam Państwu te wszystkie objawy, które powinny nas zdecydowanie zaniepokoić. Co prawda nie muszą one występować łącznie, ale już kilka tych objawów powinno nas zaniepokoić. Co wtedy taki rodzic, opiekun czy też nauczyciel zrobić powinien? Przede wszystkim powinien skorzystać z możliwości, jakie daje nam wczesna interwencja. Przede wszystkim należy jak najwcześniej to możliwe rozpocząć wczesne oddziaływania terapeutyczne. Ważne, by ta wczesna interwencja miała 4 cechy, które są modelowymi cechami obowiązującej obecnie wczesnej interwencji. Żeby była to wczesna interwencja kompleksowa, interdyscyplinarna, przede wszystkim wczesna i dostępna. Dostępna to znaczy bliska miejscu zamieszkania rodzica, możliwa do skorzystania z niej przez rodzica i przede wszystkim bezpłatna. Ważne jest to, by te oddziaływania, o ile już rodzicowi uda się je uzyskać i do nich dotrzeć, by miały wyraźną strukturę, by były intensywne, ciągłe i systematyczne, by wszechstronnie wspierały rozwój dziecka, ale też by były indywidualnie dostosowane do możliwości dziecka. To, co chciałabym przede wszystkim teraz podkreślić, co jest z mojego punktu widzenia i doświadczenia bardzo ważne, ale też przede wszystkim poparte literaturą metodyczną i badaniami empirycznymi, to, by wczesna interwencja była prowadzona w naturalnym środowisku dziecka, by przede wszystkim była poparta rozwijaniem umiejętności i komunikowania się, ale w domu rodzinnym u dziecka, by rodzina była włączana do pracy z dzieckiem, by terapia, która jest prowadzona, nie była terapią skupioną na dziecku, ale by była modelem terapii skupionej na całej rodzinie dziecka jako środowisku, które jest najważniejsze, jeżeli chodzi o dziecko, jest cenne dla dziecka, dlatego że jest ono cały czas dla niego środowiskiem najważniejszym, a ponadto środowiskiem, które będzie mu towarzyszyło prawdopodobnie przez całe jego życie. No i w cechach dobrych programów wczesnej interwencji
jest integracja dziecka z grupą rówieśniczą, ale myślę, że to w codziennej naszej realnej rzeczywistości, czy terapeutycznej, czy też takiej szkolnej, nauczycielskiej, jest już oczywistością. Ja dziękuję Państwu, z mojej strony to wszystko i postaramy się oczywiście odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się na czacie. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakieś pytania, to też jak najbardziej prosimy, żebyście Państwo jeszcze te pytania nadsyłali. Tutaj pierwsze pytanie, które pojawiło się, jaką drogę edukacji wybrać dla dziecka, które prezentuje zaburzenia rozwojowe. Oczywiście wybór tej drogi edukacji będzie uzależniony od tego, na jakim poziomie funkcjonuje dziecko, w związku z czym będzie musiał być poprzedzony diagnozą, bardzo dokładną diagnozą przeprowadzoną przez szereg specjalistów. I tutaj w zależności od tego, jakie będą wyniki tej diagnozy, mogę odnieść się do tego, jak dzieje się to najczęściej. Najczęściej dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu uczęszczają do przedszkoli ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i później na przykład kontynuują swoją edukację także w szkołach ogólnodostępnych, także z oddziałami integracyjnymi, ponieważ jednak tej pomocy, tego wsparcia potrzebują. Czasami zdarza się też tak, że ta droga edukacyjna dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu to będzie przedszkole specjalne, a później szkoła specjalna, ale tutaj tak jak mówię, jest to zależne od tego, na jakim poziomie dziecko funkcjonuje, jakie będą wyniki diagnozy danego dziecka. I kolejne pytanie, może ja w takim razie postaram się na nie odpowiedzieć. Pytanie brzmi, gdzie można znaleźć pomoc na terenie Płocka, gdy rozwój dziecka budzi niepokój? Jeśli chodzi o pomoc na terenie naszego miasta, ale nie tylko na terenie naszego miasta, ale w całej Polsce, to taką pomoc rodzic powinien otrzymać w ramach trzech resortów, w ramach resortu zdrowia, w ramach resortu pracy i polityki społecznej i w ramach resortu edukacji. Jeżeli chodzi o resort zdrowia, to możemy otrzymać taką pomoc w ośrodkach wczesnej interwencji. U nas w Płocku do takiego ośrodka stricte wczesnej interwencji niestety Państwo nie znajdziecie, natomiast mamy szereg poradni, gdzie możemy uzyskać pomoc, które działają w ramach resortu zdrowia. Jest to między innymi poradnia neurologiczna, poradnia neonatologiczna, czy też poradnia rehabilitacyjna. Jeśli chodzi o resort polityki społecznej, to są ośrodki interwencji kryzysowej, gdzie również taką pomoc można uzyskać i też wiedzę na temat tego, gdzie dalej z dzieckiem się udać. Jeżeli chodzi o resort edukacji, to nasze kroki, kroki opiekunów powinny przede wszystkim rozpocząć się od poradni psychologiczno-pedagogicznych, które z kolei mogą wydać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Dzięki tej opinii dziecko może uzyskać pomoc w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na podstawie właśnie tej opinii, które w ramach resortu zdrowia spełniają wszelkie standardy wczesnej interwencji i wspierania dziecka w ramach wczesnej interwencji. Jeśli chodzi o resort edukacji, to również przedszkola integracyjne, oddziały specjalne przedszkolne, które zatrudniają specjalistów, licznych specjalistów, czy pedagoga, psychologa, czy logopedę, gdzie również dziecko może uzyskać taką pomoc. Należy też pamiętać o programie rządowym Za życiem, w ramach którego powstały ośrodki koordynujące i tam również dziecko może uzyskać pomoc, zwłaszcza małe dziecko z zaburzonym rozwojem, dziecko nie tylko ze spektrum zaburzeń autystycznych, ale również i każde dziecko, którego rozwój będzie budził niepokój. Można by powiedzieć, że dziecko niepełnosprawne, czy też zagrożone niepełnosprawnością. Taka więc droga, jak myślę, że w całej Polsce, tak i u nas w Płocku, na terenie naszego miasta, jest dostępna. Oczywiście też widzę, że ktoś tutaj również podpowiada na czacie. Rzeczywiście skorzystać jeszcze można
z wszelkich organizacji pożytku publicznego, z organizacji pozarządowych, które również będą mogły takiej pomocy jak najbardziej udzielić. I tutaj myślę, że stowarzyszenia, które są na terenie miasta Płocka, też taką pomoc świadczą dla dzieci z autyzmem, ale też i dla właśnie dzieci z zaburzonym rozwojem, czyli dla dzieci z grupy ryzyka. Pamiętam, że tutaj mamy osoby z całej Polski, więc może każdy powie ze swojego miasta, chociażby z Gdańska, gdzie udać się po pomoc. Zapraszamy bądź do dyskusji przez mikrofon, bądź do wypowiedzi na czacie. Czekamy, gdzie właśnie udać się, jak mamy coś, jakieś podejrzenia, że brzydko mówiąc, coś z dzieckiem nie tak. Gdzie w Gdańsku poprosimy, bo pamiętam, że mamy osoby z Gdańska, Grodzisk. Spojrzę wyżej, kogo przysłowiowo do tablicy wywołać. Ja mogę powiedzieć ze swojego przykładu, ze szkoły w Sierpcu z liceum. Pani Gosiu, poprosimy głośniej, bo słabo, przynajmniej my słyszymy. Dobrze, dobrze. Ja mogę powiedzieć, że dużą pomocą dla młodzieży jest nauczyciel wspomagający w szkole ogólnokształcącej. Mamy takie dzieci i one mają opiekuna, nauczyciela towarzyszącego, który współpracuje z rodzicami i z całą radą pedagogiczną na rzecz tego dziecka. Myślę, że to jest bardzo duża pomoc, cenna pomoc. O, mamy już tutaj właśnie odpowiedź z Gdańska, Stowarzyszenie Nas Autyzm działające w Pruszczu Gdańskim. A czy w Świdnicy będziemy wiedzieć, gdzie się udać? Czy jeszcze jakieś pytania, wątpliwości? Może Państwo wspólnie tak porozmawiają między sobą odnośnie właśnie autyzmu? Ja jeszcze tutaj pozwolę sobie, jak już mam Państwa, na reklamę Biblioteki Pedagogicznej w aspekcie właśnie tutaj. O nie. Zapraszam Państwa na stronę Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. Pewnie trzeba będzie. Jeszcze jednej pani. To chwilka tutaj. Na naszej stronie w katalogu Integro, tak jak w wyszukiwarkach innych bibliotek pedagogicznych, możemy znaleźć książki o autyzmie i bądź artykuły, wpisując hasło autyzm. I szukaj. I tutaj właśnie wszystko, co jest w Bibliotece Pedagogicznej w Płocku oraz w Filii w Gostyninie o autyzmie znajdziemy. To jest jedno źródło poszerzenia informacji na temat właśnie omawianego autyzmu. Oraz zapraszam Państwa do zakładki zestawienia alfabetycznie autyzm. I to jest drugie źródło. Tutaj ponownie właśnie link odsyła nas do katalogu Integro Biblioteki Pedagogicznej w Płocku, ale poniżej, tak jak tutaj jest informacja, dodatkowe są książki o omawianym temacie, które znajdziecie Państwo
nie tylko w bibliotece w bibliotekach na terenie Płocka, ale no, w całej Polsce. Tutaj właśnie mamy linki do współpracujących z nami bibliotek. Wyszukane są również artykuły z czasopism, które uzupełniają bazę Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. Wystarczy właśnie znaleźć, jaka biblioteka ma dane czasopismo, znaleźć rok i numer. No i tutaj mamy praktycznie gotową bibliografię, żeby poczytać. Tutaj mamy również już wyselekcjonowane materiały online, żeby nie tracić czasu na selekcję podczas googlowania. Oraz właśnie tutaj strony godne polecenia odnośnie autyzmu. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia.